Dzień dobry, witamy serdecznie Państwa na dzisiejszym briefingu, który poświęcony jest omówieniu wyników kontroli realizowanej przez tutejszą delegaturę. Kontrola o tytule nabywania usług doradczych i eksperckich przez jednostki samorządu terytorialnego. Jak Państwo za chwileczkę się przekonają, przyniosła wiele ustaleń i wniosków, które mogą szokować i są naprawdę znaczące w kontekście funkcjonowania państwa. Zazwyczaj gratulacje składa się po przedstawieniu wyników kontroli. Ja już chciałem skorzystać z okazji i już teraz tego dokonać. Witam serdecznie Panią Iwonę Zyman, dyrektor tutejszej delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Opolu. Dziękuję. Witam również Pana Damiana Mielcarka, głównego specjalisty kontroli państwowej, także z tutejszej delegatury w Opolu. Szanowni Państwo, jeśli będą jakieś pytania, my jesteśmy do Państwa dyspozycji oczywiście po briefingu, na nagranie indywidualne zachęcamy również do zadawania pytań w trakcie briefingu. Jeśli mogę, to bardzo proszę Panią Dyrektor o zabranie głosu. Dzień dobry Panie Rzeczniku, Szanowni Państwo. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w siedzibie delegatury NIK w Opolu. Jest to pierwsze tego typu spotkanie, ale wyrażam głęboką nadzieję, że takie lokalne briefingi prasowe będą w przyszłości odbywać się regularnie. Chcielibyśmy bowiem jako zespół kontrolerów opolskich prezentować Państwu, a za Państwa pośrednictwem opinii publicznej ustalenia naszych kontroli, zwłaszcza te istotne z punktu widzenia regionu. Kontrola, której wyniki dziś zamierzamy Państwu przedstawić, dotyczyła nabywania usług doradczych i eksperckich przez jednostki samorządu terytorialnego, to jest przez urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe i urzędy miast i gmin. Bardzo się cieszę i jest to dla mnie niewątpliwy zaszczyt, że mam możliwość zaprezentować wyniki kontroli, które delegatura NIK w Opolu zaprojektowała, zrealizowała i opracowała. Szanowni Państwo, skąd pomysł na tą kontrolę? Analiza przedkontrolna wskazywała na wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Były to pewne doniesienia medialne i sygnały dotyczące niegospodarnego zlecania takich usług, zlecania zadań, które są w zakresie czynności zatrudnionych już pracowników, czy też zastępowania umów o pracę umową cywilnoprawną. Kluczową była też okoliczność, że brak było wcześniej takiej kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w tym obszarze. Niestety, jak Państwo będą mogli się za chwilę przekonać, wszystkie wyżej wymienione przypuszczenia co do istotnych nieprawidłowości potwierdziły się. Projektując niniejszą kontrolę, Najwyższa Izba Kontroli za cel główny postawiła sobie sprawdzenie, czy jednostki samorządu terytorialnego, nabywając usługi doradcze i eksperckie, działały prawidłowo i gospodarnie, uzyskując zamierzone rezultaty. Musimy sobie tak wyobrazić, co to są te usługi doradcze i eksperckie. To jest coś, co wymaga takiej specjalistycznej wiedzy. I w jednostkach samorządu terytorialnego dotyczy to doradztwa technicznego, informatycznego, gospodarczego czy prawniczego. Mogą być to także usługi związane z reklamą i promocją, na przykład artykuły, audycje telewizyjne i radiowe, czy kampanie reklamowe. Także takie specjalistyczne projekty geodezyjne, opracowanie raportów środowiskowych, czy dokumentacji planistycznej. Zawsze obok celu głównego wyznaczamy cele szczegółowe i tym razem były to przyjęte rozwiązania organizacyjne, zapewniające prawidłowość zlecania usług doradczych i eksperckich, gospodarność i rzetelność zlecania usług doradczych i eksperckich oraz czy ktoś tego po prostu pilnuje, czyli nadzór nad realizacją usług doradczych i eksperckich. Kontrolą nabywania usług doradczych objęliśmy 25 jednostek z 6 województw. To było 5 urzędów marszałkowskich, 10 starostw powiatowych i 10 urzędów i gmin i miast. Jednostki te zlokalizowane były na terenie województwa opolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. Szanowni Państwo, w skontrolowanych przez nas 25 jednostkach w tych latach 2020-2021 tylko w tych 25, i to przypominam czas covidowy, wydały jednostki 82 miliony złotych na podstawie zawartych ponad 4300 umów. Próbą objęliśmy 12% umów i 37% wydatków.
Syntetyczne wyniki naszej kontroli przedstawi Państwu koordynator kontroli. Szanowni Państwo, kontrola nabywania usług doradczych i eksperckich przez jednostki samorządu terytorialnego podzielona została, tak jak Pani Dyrektor wspomniała, na trzy obszary badań kontrolnych. I były to organizacja i przygotowanie JST do zlecania usług doradczych, dokonywanie zleceń takich usług oraz nadzór nad prawidłową realizacją zlecanych usług. Na wstępie należy podkreślić, iż w większości przypadków JST uzyskiwały zamierzone efekty z tych zleconych usług doradczych i eksperckich. Niemniej jednak kontrolerzy napotkali na szereg nieprawidłowości, które chciałbym Państwu obecnie zaprezentować. W ramach pierwszego z wymienionych obszarów kontrolnych, to jest organizacyjnego przygotowania do zlecenia usług doradczych, kontrolerzy stwierdzili w prawie połowie skontrolowanych jednostek dokonywanie wyboru wykonawców umów na łączną kwotę prawie 2 milionów złotych z naruszeniem wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych. Naruszenia te dotyczyły nieprawidłowo wszczętej procedury udzielania zamówień, brak wniosku o udzielenie zamówienia, brak sporządzenia uzasadnienia konieczności zawarcia umowy, brak opisu przedmiotu zamówienia oraz brak prawidłowego dokumentowania o przebiegu prowadzonego postępowania. A w jednej z jednostek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zostały naruszone przepisy samej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zawarto tam bowiem dwie umowy zlecające przygotowanie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej przeciwdziałania skutkom COVID-19 na prawie 400 tysięcy złotych oraz na opracowanie koncepcji architektury Platformy Miejskiej za ponad 400 tysięcy złotych w trybie zamówienia tzw. z wolnej ręki, mimo braku przesłanek do zastosowania tego trybu. Skutkowało to brakiem możliwości porównania ofert od wielu oferentów z wolnego rynku. Szanowni Państwo, 20% skontrolowanych JST stwierdzono nieprawidłowości przy szacowaniu wartości zleconych usług doradczych i eksperckich. Dotyczyły one przypadków uzyskiwania informacji od ograniczonego kręgu potencjalnych wykonawców, braku udokumentowania sposobu oszacowania wartości usług, braku rzetelności przy szacowaniu tych usług oraz braku rozeznania rynku. Przykładem nieprawidłowego postępowania przy szacowaniu zleconych usług może być sytuacja w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, gdzie za 87 tysięcy złotych zlecono pracownikom urzędu opracowanie audytu krajobrazowego województwa lubuskiego, nie dokonując w tym zakresie rozeznania rynku, czyli nie pytając o cenę tej usługi na rynku, co stwarzało ryzyko niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. W skontrolowanych JST w 8 na 25, które kontrolowaliśmy, wystąpiły nieprawidłowości przy rozliczeniach za wykonane usługi. Dotyczyły one przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń dla wykonawców usług. Nieprawidłowo dokonano wypłat wynagrodzeń wykonawcom usług w kwotach wyższych niż określono w umowie, nieprzewidzianych w umowie, po terminie wskazanym w umowie, bez wymaganej kontrasygnaty skarbnika oraz z naruszeniem wewnętrznych regulacji obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Stanowiło to naruszenie artykułu 44 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny oraz w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zawartych umów. Przykładem tej wypłaty takiego wynagrodzenia, które nie wynikało z zawartej umowy, była wypłata kosztów podróży i pobytu w hotelu dla kancelarii prawnej, która reprezentowała jedną z gmin w postępowaniu sądowym w Warszawie. Wydatku tego nie przewidywała zawarta z kancelarią prawną umowa na reprezentowanie gminy, a mimo to gmina taki wydatek poniosła. W wyniku kontroli NIK wydatki te zostały zwrócone na rachunek gminy. Bardzo istotne nieprawidłowości stanowiące o naruszeniu przepisu ustawy o finansach publicznych stwierdzono w trzech jednostkach, gdzie zaniechano naliczenia kar umownych za nieterminową realizację umów. Wartość takich kar niedochodzonych przez jednostki samorządu terytorialnego kontrolerzy ustalili na ponad 81 tysięcy złotych. 23 skontrolowanych JST zlecone usługi służyły wykonywaniu ustawowych zadań tych jednostek, czyli zadań własnych albo zadań zleconych ustawami. Niemniej jednak kontrola wykazała w dwóch przypadkach, iż zakres powierzonych usług wykraczał poza zadania jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczyło to Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, gdzie zlecono zadanie poboru zaległości podatkowych i komunalnych
oraz Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, gdzie zlecono przeprowadzenie mediacji przez podmiot zewnętrzny za prawie 25 tysięcy złotych, pomimo iż taka mediacja toczyła się już równolegle w ramach postępowania administracyjnego. W większości przypadków kontrolowane przez nas jednostki wykorzystywały efekty zleconych usług i prac, ale w dwóch przypadkach kontrolerzy dowiedli, iż nie wykorzystano rezultatów zleconych usług. Pomimo zawarcia umowy doradztwa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, nie został wykorzystany jej efekt w działalności tego urzędu. Umowa opiewała na 44 tysiące złotych, a kontrola udowodniła, że nigdy nie wykorzystano efektów tej współpracy. W jednej z gmin zlecono za prawie 13 tysięcy złotych opracowanie regulaminu wody i odprowadzania ścieków, a regulamin nigdy nie wszedł w życie z uwagi na negatywną opinię Wód Polskich. Nowy regulamin opracowano już w urzędzie, zrobili to pracownicy urzędu. Kontrola wykazała także nieprawidłowości przy dokonywaniu zmian umów zlecających usługi doradcze i eksperckie. Stwierdzono bowiem, iż zmian 9 umów na ponad 220 tysięcy złotych dokonano bez zachowania formy pisemnej, mimo iż do tego zobowiązywała pierwotnie zawarta umowa. W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich zlecono za ponad 14 tysięcy złotych opracowanie strategii rozwoju powiatu na lata 2021-2030. Pomimo iż wykonawca nie sporządził jednego z elementów tego zlecenia, dokonano wypłaty całości wynagrodzenia. Kontrolerzy w ramach swoich działań doliczyli się braku 178 umów wprowadzonych przez JST w rejestrach umów na usługi doradcze i eksperckie. A w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu rejestry były prowadzone przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych w zakresie działalności własnego wydziału. Brak było jednolitego rejestru, co ograniczało możliwość ustalenia rzetelnej liczby zawartych umów. Szanowni Państwo, spośród 25 jednostek, które kontrolowaliśmy, 20 z nich wystąpiły także przypadki zawierania dodatkowych umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami. Łącznie w okresie objętym kontrolą takich umów zawarto 354 na kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Dotyczyły te umowy zarówno realizacji zadań podstawowych oraz wykonywania usług doradczych i eksperckich. Kontrolą NIK objęliśmy 204 takie umowy cywilnoprawne, które zawarły urzędy z własnymi pracownikami o wartości ponad 630 tysięcy złotych. 20% z kontrolowanych JST wystąpiły przypadki nielegalnego, nierzetelnego lub niegospodarnego zlecania usług dodatkowych własnym pracownikom. Te nieprawidłowości polegały przede wszystkim na zlecaniu zadań tożsamych z zakresem obowiązków zatrudnionych pracowników. I tutaj przykładem może być zlecenie przez marszałka województwa lubuskiego w ramach 13 umów za 87 tysięcy złotych dokonania oceny postępowania o zamówienie publiczne oraz sporządzenia audytu krajobrazowego w sytuacji, gdy zatrudnieni pracownicy winni to wykonać w ramach stosunku pracy, gdyż posiadali takie zadanie w swoich zakresach obowiązków. Inną nieprawidłowością było dopuszczenie do wykonywania zleconych zadań w tych samych godzinach, w których była świadczona praca na podstawie umowy o pracę. Przykładem tutaj może być zlecenie przez jednego ze starostów sekretarzowi w Urzędzie Pracy dodatkowej za ponad 4 tysiące złotych, polegającej na dekretowaniu dokumentów finansowo-księgowych, które te czynności sekretarz wykonywał w godzinach pracy, którą świadczył na rzecz starostwa. W trzech JST, w Urzędzie Gminy w Branicach, w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Urzędzie Gminy Białe Błota wystąpiły przypadki nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną. Szanowni Państwo, zgodnie z przepisem kodeksu pracy 22 artykułem paragrafem 1 przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. A pracodawca do zatrudnienia w warunkach na podstawie stosunku pracy bez względu na nazwę zawartej przez stronę umowy. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, a nie na podstawie stosunku pracy, pozbawia pracownika urlopu wypoczynkowego, pełnego wymiaru składek oraz nie stosuje się wobec takiego pracownika przepisów antykorupcyjnych.
Szanowni Państwo, stwierdzone w kontroli nieprawidłowości świadczyły o niepełnej skuteczności systemów kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Wymiar finansowy stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości to łącznie prawie 3 miliony złotych. Nieprawidłowości w wymiarze finansowym to przede wszystkim kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa, ponad 700 tysięcy złotych, oraz kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami publicznymi, ponad 1,5 miliona złotych. Tak przedstawiają się te najważniejsze wyniki naszej kontroli. Bardzo proszę Panią Dyrektor o zaprezentowanie oceny ogólnej kontroli oraz o podsumowanie jej wyników. Szanowni Państwo, przedstawię teraz ocenę ogólną, wnioski pokontrolne i działania podjęte po kontroli. Najwyższa Izba Kontroli zawsze te szczegółowe, przedstawione to przez koordynatora działania, ujmuje w ocenie ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego uzyskiwały zamierzone rezultaty realizacji umów obejmujących świadczenia usług doradczych i eksperckich. Jednak te działania nie były w pełni prawidłowe. W wielu przypadkach skutkowały niegospodarnym wydatkowaniem środków. To świadczy nie tylko o braku wymaganej staranności w realizacji zadań, ale też o ograniczonej skuteczności mechanizmów kontroli zarządczej. Pomimo właściwego przygotowania organizacyjnego skontrolowanych urzędów do powierzenia usług doradczych i eksperckich, w 32% stwierdzono przypadki wypłaty wynagrodzeń w wysokościach wyższych niż wynikały one z zawartych umów. Dodatkowo w 20% z nich stwierdzono przypadki nielegalnego, nierzetelnego i niegospodarnego powierzania dodatkowych zadań własnym pracownikom, m.in. dopuszczeniu do wykonywania zleconych zadań w tych samych godzinach, w których świadczona była praca na podstawie umowy o pracę. NIK za niegospodarne uznała także stwierdzone przypadki zlecenia usług doradczych i eksperckich, wykraczających w ogóle poza zakres ich ustawowej działalności. Wybór zewnętrznych wykonawców dokonywany był zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Jednak w 44% skontrolowanych urzędów naruszone były wewnętrzne regulacje dotyczące udzielenia zamówień publicznych. Spośród zbadanej w kontroli dokumentacji nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 53 umowach na łączną kwotę ponad 1 800 000. Pracownicy objętych kontrolą urzędu w większości przypadków sprawowali prawidłowy nadzór nad realizacją zleconych usług. W odniesieniu do umów zmiany nie zostały dokonane w niektórych przypadkach wymaganej w formie pisemnej. Stwierdzono przypadki nieuzasadnionego zaniechania naliczania i dochodzenia kar umownych, a do zakończenia kontroli w dwóch jednostkach w ogóle nie zostały wykorzystane efekty zleconych usług. Dlatego też do marszałków, starostów i burmistrzów skierowaliśmy wnioski o podjęcie skutecznych działań w celu zwiększenia nadzoru, zaniechania zawierania z pracownikami dodatkowych umów obejmujących czynności i zadania, których obowiązek realizacji wynika ze stosunku pracy, zaniechania zlecania podmiotom zewnętrznym zadań, których realizacja przypisana została pracownikom, i proponujemy korzystanie z innej formy wynagradzania własnych pracowników w związku z wykonywaniem przez nich dodatkowych zadań, przede wszystkim z dodatków specjalnych, o których mowa jest w ustawie o pracownikach samorządowych. Jeżeli chodzi o działania po kontroli, no to my zawsze formułujemy wnioski pokontrolne. Już taka jest wysoka stopa zwrotu, gdyż zrealizowano 58 z 60, jeszcze dwa są w trakcie realizacji, a do jednego z wystąpień tylko zgłoszono zastrzeżenia, które w większości zostały oddalone. Dla nas jest to takim znakiem, że jednostki przyjmują te ustalenia naszej kontroli. Zawsze są pewne działania pokontrolne, to są zawiadomienia, bądź o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, bądź o naruszeniu przepisów kodeksu pracy, no i do urzędów, do odpowiednich rzeczników dyscypliny finansów i do Państwowej Inspekcji Pracy takie zawiadomienia zostały skierowane.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Szanowni Państwo. Jeśli są pytania, to bardzo prosimy. Jeśli nie, to bardzo dziękujemy za obecność na dzisiejszym briefingu.